cześć wszystkim, pozdrawiam z autostrady. Wyjechałem już z Siamenu. Co prawda pogoda nie dopisuje, ale się nie poddaję. Właśnie przywiózł mnie jakiś pan tutaj na troszeczkę dalsze, na dalszą wylotówkę. I cóż, no, będę ruszał w stronę Fuzhou. Zobaczymy, czy dzisiaj się uda. Teraz jadę ciężarówką, pan mnie zabrał do Putien, więc mam nadzieję, że dzisiaj dojadę do tego Fuzhou. Przestało padać, właściwie tutaj to już tylko kropi i jeżeli wysadzi mnie na dobrej stacji benzynowej, to naprawdę mi się uda. Zobaczymy, jak będzie dalej. Póki co widzę jakiegoś ogromnego dinozaura na szczycie góry. Pan przed chwilą ciężarówką podrzucił mnie pod miejscowość Putien, więc do Fuzhou zostało mi 100 km. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze uda mi się coś złapać, bo na horyzoncie cały czas widać błyskawice, ale mam nadzieję, że nie będzie źle. I cóż, no bardzo miło nam się rozmawiało, pogadaliśmy trochę o właśnie o jego pracy. Gadałem też właśnie z nim o ludziach, którzy jeżdżą na przykład z żonami ciężarówkami. I on mówi, że no wtedy to oni mają troszeczkę ciężko w życiu zazwyczaj, bo to są ludzie, którzy kupują sobie samochód i nie mają stałego miejsca zamieszkania, tylko właśnie tak jakby no tam gdzie trzeba to coś transportują, tam gdzie trzeba to właśnie tego i śpią w samochodzie, no ciężkie życie mają. No i cóż, no ja się wyłączam i dalej łapię. Tutaj na obrazku widzicie jedną z moich ulubionych chińskich technologii, czyli przesadzanie całych wielkich drzew. Na pace jest właśnie drzewo, jest konar z korzeniami, wystają liście i oni tak przesadzają. U nas na uczelni też się to często działo. Pozdrawiam z Fuzhou. Dojechałem, dowiozło mnie dwóch biznesmenów, wysadzili mnie na przedmieściach, więc znalazłem sobie hotel i co, no kieruję się powoli w tę stronę. Może spotkam się ze znajomymi, którzy tutaj są, bo byłem kiedyś w Fuzhou, tutaj jest firma IGG, w której miałem szkolenie i konkurs. Nie, to nie mój. I po prostu teraz znowu jest ten konkurs, więc możliwe, że ktoś stary przyjechał. Men like Turgot and backed them up, all would have gone well. But the beneficiaries of privilege, the bourbon reactionaries, the short-sighted ultra-conservatives turned out Turgot. Jak pierwszy raz tutaj byłem, to już wtedy rzuciło mi się w oczy. W Fuzhou są ogromne, ogromne liczby skuterów, motorowerów i wszystkiego innego. Nie na Tajwanie, nie w Tajlandii, tylko w Fuzhou. No po prostu jest zatrzęsienie.